Jarosław Kaczyński wystraszył się kobiet, wystraszył się tych protestów, udowodnił, że jest wyjątkowym cynikiem. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, ale w polityce to jest nawet oczywiste, że musi być. Hipokryzja, którą PiS zaserwował, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, pokazuje, że tam nawet nie ma spoiwa takiego ideologicznego, na które tak dumnie się powoływali. No bo skoro 2 tygodnie temu usłyszeliśmy, że każdy ma swoje sumienie, każdy głosuje jak chce, nie ma żadnej dyscypliny, to co? To te sumienia zmieniły się tak naprawdę pod wpływem jednej nocy i telefonów z Nowogrodzkiej. No tak tam się dzieje, więc jeżeli ktoś do tej pory myślał, że tam jest miejsce na jakąkolwiek niezależność, na jakiekolwiek swoje myślenie, to wczorajsza i dzisiejsze głosowanie, myślę, go wyprowadzi z błędu. Stefan Niesiołowski, swoją drogą, płacze pan po nim, czy nie? W polityce nie ma miejsca na łzy. Na szczęście Stefan Niesiołowski jest dalej w Sejmie, dalej w formie. Ja powiedziałem, że nikt nie będzie... Schetyna trzyma za buzię tam Platformę prawie tak samo mocno jak Kaczyński PiS. Niepotrzebne słowa, dlatego że Stefan Niesiołowski jest osobą, która ma takie zasługi w polskiej polityce. To jest jedna z nielicznych osób w Sejmie, która spędziła wiele miesięcy, lat w więzieniu, walcząc o Polskę. Ja naprawdę chcę wierzyć, że będziemy razem wszyscy po jednej stronie.